Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie u amatora w kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będzie szybki przepis na dobry deser. Co to będzie za deser? Będzie to panna cotta. Jak ją zrobić i co będzie nam potrzebne? Już Wam pokazuję. A będzie to niewiele składników. Zapraszam. Proszę bardzo, co będzie nam potrzebne? Mleko, śmietanka 36%, cukier, żelatyna, ekstrakt naturalny waniliowy, jakiś owoc, mango lub brzoskwinia, mam brzoskwinię i akurat listka mięty. Nie mam do fajnego ozdobienia naszego deseru, ale jutro będzie. Dlaczego jutro? Bo dzisiaj już jest dosyć ciemno i późno, a deser musi powędrować na lodów, do lodówki, a rano będziemy się nim delektować. No to co, zaczynamy naszą przygodę. Dobra, to jedziemy ze składnikami. Co nam będzie potrzebne? No to tak. 8 deko cukru, ja tu mam wagę. Zaraz sobie odmierzę, tak żeby nie było. Ustawimy ją dobrze. O, i 8 gram cukru. Jeszcze trochę. O, dobra. Nie jest to za dużo, ale jest najważniejsze. Dobra. Co dalej? 250 ml mleka i 250 ml śmietanki 36%. Już odmierzamy. Mleko. Gdzie jest mleko? Mleko, 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 mleko. Tu jest mleko. Będzie 250 ml mleka. O, jest. Przelejemy to na razie do miski. Idealnie. Już bym nie musiał mierzyć, bo miara tutaj fajna wyszła. I 250 ml kremówki 36% gęsta, super, dajemy elegancko, jest. W następnej miski nie będę brudził, czyli mamy kremówka, mleko, cukier, teraz żelatyna, 3 łyżeczki żelatyny. Słuchajcie, musimy to żelatynę roztopić w zimnej wodzie. 3 łyżeczki, jedna, druga, trzecia. Tak, to mamy. I będą nam potrzebne 2 łyżeczki tego ekstraktu waniliowego. To później wlejemy od razu do garnka, albo zresztą damy to tutaj może od razu. 2 łyżeczki do mleka damy. Jedna i druga. Dobra. To mamy wszystkie składniki. Żelatynę zaleję wodą. 2 łyżki zimnej wody. Biorę łychę i odstawiam żelatynę na 5 minut. Żelatyna sobie poleży 5 minut. Na razie to wszystko. Teraz co robimy? Mleko z tym ekstraktem całym wlewamy do rondla. Kremówkę wlewamy do rondla, czy tam do garnka.
wsypujemy cukier i to delikatnie podgrzewamy na razie, tak aby nam się cukier roztopił. Pamiętajcie, żeby tego nie zagotować. Pamiętajcie, mocno podgrzewamy, ale nie wolno nam tego zagotować. Za chwilę do tego gorącego mleka dodamy żelatynę i będziemy ją roztapiać. Wyłączyłem ogień i teraz namoczoną żelatynę w tym gorącym mleku musimy rozpuścić, ciągle mieszając. I praktycznie wszystko jest gotowe. Dobrze rozpuśćmy tylko żelatynę. Mamy fajne teraz takie salaterki czy pucharki i rozpuszczoną naszą miksturę musimy teraz fajnie poprzelewać do tych pucharków. Proszę bardzo. I musimy to wszystko zostawić do wystygnięcia, a potem, słuchajcie moi drodzy widzowie, schłodzić, damy do lodówki, a jutro rano wstaniemy i damy do tego owoce i będziemy mieli pyszny deser panna cotta. Proste, prawda? Dolejemy najwyżej jeszcze troszeczkę. Porozlewamy tak, aby było równo. Pięknie. Jeszcze jeden weźmiemy i będzie ok. Super. I do lodówki. I praca skończona. Witam o poranku. Mięta gotowa. Panna cotta gotowa, zobaczcie. I wystarczy, teraz fajnie udekorować nasz deser i będziemy później spożywać. Wszystko gotowe. Proszę bardzo, brzoskwinia gotowa, więc teraz wystarczy tylko powrzucać troszkę naszych owoców do panna cotty. No i za chwilkę będziemy, słuchajcie, kosztować tego, co wyszło. Pięknie, naprawdę fajnie, prosty deser, a na pewno będzie pyszny. Udekorujemy, wrzucimy, jedna brzoskwinia w zupełności starczyła, więc jest ok. Dobra, a do tego na sam koniec można dać liść mięty, tak aby było fajnie i ciekawie. Oczywiście później możecie miętę wyciągnąć i jej nie spożywać. A jak macie ochotę, to możecie. Nie ma problemu. Proszę. I wszystko gotowe. Wygląda to w ten sposób. Pięknie. Prawda? Jak będzie smakowało? Nie wiem, zaraz skosztuję. Panna cotta. Proszę. Panna cotta. Jak smakuje? Już wam powiem. Ale pyszne.
spróbujemy bez brzoskwini. Piękna galaretka, taka pijanka powstała. Nie za słodkie, ale razem z owocem rewelacyjny deser. Przepyszne. Pana kota. Jeśli byście piankę woleli bardziej słodką, dajcie więcej cukru. Ale połączenie owocu i pianki nic więcej nie trzeba. Pana kota u amatora kuchni. Serdecznie polecam. Pychota. Szybko i dobrze. Na razie.